Z nami Paweł Łukarzewski, jesteś aktualnie po treningu, trenujecie z Piotrkiem Wilczewskim i Kamilem Łaszczykiem, przygotowujecie się do gali Polsat Boxing Night 2, będziesz tam walczył z Bartłomiejem Grawką. Jak idą przygotowania? No tak, przygotowania i do pełną parą to już jest koniec 3. tygodnia moich przygotowań. Bardzo intensywnych treningów, no, od początku roku, właściwie jeszcze przed początkiem roku zacząłem te przygotowania. No, już wcześniej wiedziałem troszeczkę, że będę walczył na tej gali. Początkowo myślałem, że będzie to inny zawodnik, bo były inne plany, tam kandydatury chyba 3 innych Polaków, z którymi miałem walczyć. Były to walki, na które się zgadzałem, jednak z różnych powodów do nich nie dochodziło. Ostatecznie moim rywalem został właśnie, tak jak mówisz, Bartłomiej Grawka, którego widziałem w tamtym roku w walce z Maciejem Miśkinem, bardzo wyrównanej walce. Myślę, że jest to twardy chłopak. Mam nadzieję, że będzie przygotowany do tej walki i ta walka spodoba się kibicom. Jak oceniasz właśnie poziom swojego rywala? Widziałeś go w tej walce tylko z Myszkinem, czy widziałeś może jakieś jego sparingi wcześniej? No nie, pierwszy raz widziałem tego chłopaka na tej gali, także no, oceniam go jako solidnego pięściarza, który mam nadzieję, że da mi twardą walkę, no bo to tylko o to chodzi, żeby po prostu był dobrze do niej przygotowany i żeby ta walka podobała się kibicom. Wiesz już, z kim będziesz sparował przed pojedynkiem, czy jeszcze nie ustalałeś z Piotrkiem Wilczewskim z listy sparring partnerów? Znaczy, wstępnie tutaj już zacząłem jakieś zabawy w rękawicach, oczywiście w Białymstoku, gdzie na razie trenujemy z Łukaszem Zamrzyckim, to jest były młodzieżowy mistrz Polski, też gdzieś warunków podobnych do mojego przyszłego rywala. Jest również Kamil Szeremeta, który tutaj warunkami może jest troszeczkę lżejszy, ale warunkami też odpowiada mojemu przyszłemu rywalowi. W sumie to rywal mój też jest tam z super średniej wagi, czyli to nie jest jakoś, też pewnie nie będzie zbyt dużo ważył, więc muszę szykować się na zawodnika na pewno szybkiego i z takimi zawodnikami właśnie będę szparował. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z trenerem twojego najbliższego oponenta, z Irkiem Butowiczem. Irek w wywiadzie nazwał ciebie najlepszym półciężkim w Polsce. To chyba miłe słowa, które można usłyszeć właśnie w wywiadzie na twój temat. To jest coś miłego usłyszeć od trenera najbliższego oponenta, że jest się numerem jeden w Polsce. No na pewno, no, bardzo miłe słowa. Na pewno jest pan Irek jest jakimś autorytetem w świecie tego boksu, no i to są dla mnie bardzo miłe słowa. No, wiedząc, znaczy może nie wiedząc o tym, tylko tak uważając właśnie, że jestem najlepszym polskim półciężkim, bądź jednym z lepszych. Przygotuję swojego zawodnika odpowiednio i tak jak mówiłem wcześniej, damy dobrą walkę. Na początku chyba najpoważniejszą kandydaturą do tej walki na Polsat Boxing Night była kandydatura Darka Senka jako twojego przeciwnika. Nie żałujesz, że nie dojdzie do tej walki i czy rozważasz możliwość takiej walki w przyszłości? To była jedyna kandydatura, na którą się nie zgodziłem, czyli Darek Sęk. To była chyba pierwsza myśl telewizji Polsat. Nie zgodziłem się z tego względu, że znamy się z Darkiem. Ostatnio pomagaliśmy sobie w sparingach. Jakoś nie czuję takiej potrzeby, żeby sprawdzić się z Darkiem. Jest to chyba jedyny polski pięściarz, z którym no, nie muszę tak naprawdę walczyć, bo tak jak mówię, no, jesteśmy kolegami. Jest troszeczkę innych również rywali w tej kategorii, tak jak mówiłem, z którymi chciałem walczyć, jednak z różnych przyczyn do tych walk nie dochodziło, a z Darkiem znamy się i dlatego do tej walki nie doszło. Trzymamy kciuki za twoją walkę. Powodzenia. O, dzięki, pozdrawiam wszystkich kibiców.